Gdy używasz papierowej mapy, musisz posługiwać się pewnym układem odniesienia. Spójrz tutaj, kto mieszka dalej od szkoły? Asia czy Kasia? Na to pytanie odpowiesz, korzystając z twierdzenia Pitagorasa. Widzisz układ współrzędnych. Zaznaczmy w nim dowolny punkt na osi x. Na przykład tutaj. Oznaczmy go wielką literą A. Jakie współrzędne ma ten punkt? Zatrzymaj lekcję i spróbuj powiedzieć samodzielnie. Współrzędne tego punktu to 3 i 0. Zaznaczmy teraz inny punkt na osi Y. Na przykład tutaj. Oznaczmy go wielką literą B. Podaj teraz współrzędne tego punktu. Współrzędne punktu B to 0 i 4. Co otrzymamy łącząc oba punkty? Odcinek AB. Potrafisz z głowy podać jego długość? Nie. A jak można ją obliczyć? Masz jakiś pomysł? Osie X i Y są prostopadłe. Można zauważyć, że odcinek AB razem z fragmentami osi układów współrzędnych tworzy trójkąt prostokątny. Potrafisz podać długość jego przyprostokątnych? Do tego przedadzą się współrzędne punktów. Z punktu o współrzędnych 0 i 0 do punktu o współrzędnych 3 i 0 zrobimy 3 kroki. Długość tej przyprostokątnej to 3. Jednym z końców tej przyprostokątnej jest również początek układów współrzędnych, a drugi punkt o współrzędnych 0 i 4. Długość tego odcinka wynosi zatem 4. Skoro znamy długości przyprostokątnych, to jak możemy obliczyć długość przeciwprostokątnej? Korzystając z twierdzenia Pitagorasa, spróbuj zrobić to samodzielnie. Oznaczmy najpierw długość przeciwprostokątnej literą C. Korzystając z twierdzenia Pitagorasa otrzymujemy 3 do kwadratu dodać 4 do kwadratu równa się C do kwadratu. Mamy zatem 9 dodać 16 równa się c do kwadratu, a to z kolei daje nam 25 równa się c do kwadratu. Jaką liczbę należy podnieść do kwadratu, aby otrzymać 25, 5 lub minus 5. Wybieramy liczbę dodatnią, bo długość nie może być liczbą ujemną. Szukając długości odcinków w układzie współrzędnych zawsze należy szukać trójkątów prostokątnych. Zapamiętaj to i wyruszy ze mną w dalszą część lekcji. Tym razem widzisz odcinek CD. Spróbuj samodzielnie odczytać współrzędne jego końców. Punkt C ma współrzędne minus -3 i -0, a D -0 i -3. Teraz spróbuj samodzielnie obliczyć długość tego odcinka w taki sam sposób, jak przed chwilą liczyliśmy długość odcinka AB. Zauważ, że odcinek CD wraz z fragmentami osi X i Y tworzy trójkąt prostokątny. Długość tej przyprostokątnej to 3, tej też odcinek CD jest przeciwprostokątną tego trójkąta. Oznaczmy jej długość literą D. Korzystamy z twierdzenia Pitagorasa. Otrzymujemy 3 do kwadratu, dodać 3 do kwadratu równa się d do kwadratu. Otrzymujemy 9 dodać 9 równa się d do kwadratu, a to z kolei daje nam 18 równa się d do kwadratu. Jaką liczbę należy podnieść do kwadratu, aby otrzymać 18? Pierwiastek z 18 lub minus pierwiastek z 18. Wybieramy wartość dodatnią, bo długość odcinka nie może być ujemna. Długość odcinka CD. To pierwiastek z 18. Warto wspomnieć, że pierwiastek z 18 to inaczej 3 pierwiastki z 2. Mam teraz kolejne zadanie dla Ciebie. Spróbuj samodzielnie obliczyć długość odcinka EF. Najpierw odczytujemy współrzędne końców odcinka. Współrzędne punktu E to minus 2 i 0. AF to 0 i minus 5. Szukamy trójkąta prostokątnego. Odcinek EF oraz fragmenty osi współrzędnych tworzą taki trójkąt. Długość tej przyprostokątnej to 2, a tej to 5. Skoro znamy długości przyprostokątnych, to możemy obliczyć długość przeciwprostokątnej, która jest odcinkiem EF? Możemy. Oznaczmy tę długość literą g. Otrzymamy 2 do kwadratu. Dodać 5 do kwadratu równa się g do kwadratu. Korzystamy oczywiście z twierdzenia Pitagorasa. Podnosząc znane liczby do kwadratu otrzymujemy 4. Dodać 25 równa się g do kwadratu, a to daje nam 29 równa się g do kwadratu. Jaką liczbę należy podnieść do kwadratu, aby otrzymać 29? Pierwiastek z 29 lub minus pierwiastek z 29. Wybieramy ten dodatni, bo długość nie może być ujemna. Długość odcinka EF to pierwiastek z 29. Przejdźmy do kolejnego przykładu. To jest odcinek GH. Jeden z jego końców jest w punkcie G o współrzędnych 0 i 0, a drugi w punkcie H o współrzędnych -2 i 4. Jak obliczyć długość tego odcinka? Masz jakiś pomysł? Najpierw należy poszukać trójkąta prostokątnego. W tym przypadku nie jest to oczywiste. Może trzeba coś dorysować? Zobacz, może tak. Mamy trójkąt prostokątny? Mamy. Te trzy odcinki tworzą trójkąt prostokątny. Tutaj mamy kąt prosty. Jakie długości mają przyprostokątne? Korzystając z własności punktów w układzie współrzędnych wiemy że długość tej to 2, a tej to 4. Oznaczmy długość przeciwprostokątnej literą j. Teraz skorzystajmy z twierdzenia Pitagorasa. Otrzymujemy 2 do kwadratu dodać 4 do kwadratu równa się j do kwadratu. Podnosząc znane liczby do kwadratu otrzymujemy 4 dodać 16 równa się j do kwadratu czyli 20 równa się j do kwadratu. Jaką liczbę należy podnieść do kwadratu aby otrzymać 20? Pierwiastek z 20 lub minus pierwiastek z 20. Wybieramy ten dodatni bo długość nie może być ujemna. Długość odcinka GH to pierwiastek z 20 co można też zapisać jako dwa pierwiastki z 5. Warto wspomnieć o tym, że rysując taki odcinek otrzymalibyśmy również trójkąt prostokątny o długościach przyprostokątnych równych 2 i 4. Korzystając również z twierdzenia Pitagorasa dla tego trójkąta otrzymalibyśmy taki sam wynik. Przejdźmy teraz do kolejnego przykładu. Tym razem mamy obliczyć długość odcinka Pj, którego końce mają współrzędne odpowiednio minus -2 i 5 oraz 4 i 3. Zaczynamy od znalezienia trójkąta prostokątnego. Widzimy, że ten bok. Te dwie kratki oraz te sześć kratek tworzą nam trójkąt prostokątny. Skoro tutaj mamy dwie kratki to długość tej przyprostokątnej to 2 a skoro tutaj mamy sześć kratek to długość tej przyprostokątnej to 6. Oznaczmy długość odcinka PJ literą k. Teraz możemy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa. Zatrzymaj lekcję i spróbuj to zrobić samodzielnie. Otrzymujemy 2 do kwadratu doda 6 do kwadratu równa się k do kwadratu. Po podniesieniu znanych liczb do kwadratu otrzymujemy 4 dodać 36 równa się k do kwadratu, a to daje nam 40 równa się k do kwadratu. Jaką liczbę należy podnieść do kwadratu, aby otrzymać 40? Pierwiastek z 40 lub minus pierwiastek z 40. Oczywiście wybieramy liczbę dodatnią, bo długość nie może być ujemna. K równa się pierwiastek z 40. To możemy zapisać również jako dwa pierwiastki z 10. Mam teraz zadanie dla Ciebie. Spróbuj samodzielnie obliczyć długość odcinka LM, gdzie punkt L ma współrzędne minus -1 i minus -4, a punkt M ma współrzędne -3 i minus -2. Szukamy trójkąta prostokątnego. Możemy go otrzymać, dorysowując dwa takie odcinki lub dwa takie odcinki. Nie ma znaczenia, który wariant wybierzemy, bo za każdym razem otrzymamy identyczne trójkąty. Zostawmy tylko jeden z nich, na przykład ten. Ta przyprostokątna ma długość dwóch kratek, a ta czterech kratek. Teraz możemy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa. Oznaczmy długość odcinka lm literą p. Otrzymujemy 2 do kwadratu dodać 4 do kwadratu równa się p do kwadratu. Podnosząc znane liczby do kwadratu, otrzymujemy 4 dodać 16 równa się p do kwadratu, czyli 20 równa się p do kwadratu. Jaką liczbą należy podnieść do kwadratu, aby otrzymać 20? Pierwiastek z 20 lub minus pierwiastek z 20. Wybieramy liczbę dodatnią, bo długość nie może być ujemna. p równa się pierwiastek z 20, co równa się dwóm pierwiastkom z 5. Wykonaliśmy nasze zadanie. Gratulacje! Aby obliczyć długość odcinka BC należy odczytać długości odcinków AB i AC oraz korzystając z twierdzenia Pitagorasa obliczyć długość odcinka BC. Ta playlista dotyczy twierdzenia Pitagorasa, ale jeżeli chcesz powtórzyć sobie inne działy z matematyki, to odwiedź naszą stronę internetową PistacjaTV. Tam znajdziesz wszystkie.